Witam wszystkich w kolejnym odcinku z GTA Vice City. Moi drodzy, dziś może taki dość nietypowy odcinek, bo spróbujemy zrobić sobie misję pogotowia. Tak, moi drodzy, w GTA, zresztą w GTA 3 też były do zrobienia, ja ich po prostu nie robiłem, bo nie chciałem, ale w GTA Vice City powiem wam, że chciałbym to zrobić. Nie wiem, czy ja przejdę grę na 100%. Mam takie plany. Zobaczę, jak to pójdzie, bo póki co no ta misja pogotowia jest również wymagana do przejścia gry na 100%, ale powiem wam, że już parę razy próbowałem. Nie nagrywałem tego, bo chciałem sobie taki trening zrobić, moi drodzy, bo to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. No i powiem wam, że raz byłem tak blisko, że stwierdziłem, że chyba czas już to zacząć nagrywać. Czekajcie, czy ja przyjechałem? Bo tak gadam. Nie, dobrze. Byłem tak blisko, że stwierdziłem, no, że nagram, zobaczę. Uprzedzam już, że mogę trochę mniej gadać, moi drodzy, bo to naprawdę trochę skupienia wymaga. Zresztą zaraz zobaczycie, na czym to będzie polegać. To trzeba dowozić pacjentów do szpitala i mamy na to określony czas. Dla każdego pacjenta dostajemy dodatkowy czas i musimy się w tym czasie zmieścić i musimy zrobić 12 poziomów. No i z każdym poziomem oczywiście ojcia, ja musiałem się po oku podrapać. Z każdym poziomem oczywiście wzrasta trudność. Czy ja dobrze w ogóle jadę? Tak, dobra. Jest coraz trudniej, moi drodzy. Coraz mniej czasu, a coraz więcej pacjentów. I coraz dalsze drogi do przybycia. Ja to robię w tym szpitalu, moi drodzy. Tu, gdzie jest karetka. Bo można to jeszcze zrobić na dwóch innych miejscach. Ale stwierdziłem, że tutaj jest najlepiej. Już trochę tutaj, że tak powiem, opanowałem tą drogę. No i kiedyś musi się to udać, no musi. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Teraz zobaczycie, na czym to dosłownie polega. Najlepiej to w praktyce pokazać. Widzicie, wsiadamy do ambulansu. No i teraz na określonym terenie będziemy jeździć po pacjentów i tutaj będziemy musieli dowieźć. Widzicie, upslog. O Boże, mam tylko 27 sekund, naprawdę? To już w życiu tam nie dojadę. Popieprzyło ich? Oczywiście spróbujemy to zrobić. Ale jeszcze czegoś takiego, jeszcze takie coś mi się nie trafiło, moi drodzy. 24 sekundy mi dali? Zobaczcie, oczywiście. Nie no, to jest niewykonalne. O kurde. Bo ich po... No wsiadaj. Kurde. No nie udało się. No masakra, moi drodzy. 24 sekundy tylko, ale on wsiadł, kurde, nie uznali mi. Fuck. No i właśnie, już widzieliście, na czym to polega. Ale masakra. 24 sekundy, na tą grę chyba... Coś... jej się pomyliło. Jest nowa karetka, ja sobie biorę nową. Bo tą... lekko uszkodziłem. No dobra, moi drodzy, jeszcze raz. Mam nadzieję, że... To jest oczywiście losowe, moi drodzy. Zobaczycie teraz, co dostaniemy. Widzicie, teraz mamy prawie 2 minuty i musimy pojechać po kolesia tutaj, czy tam po panią. No i jak widzicie, teraz jest dalej osoba, bo jak nie trudno zauważyć, ale również jest więcej czasu na to. No te 24 sekundy to nie wiem, to tą grę chyba trochę pogrzało. Jak widzicie, musimy również jeździć i szybko, ale co za tym idzie, ostrożnie, moi drodzy, bo przez te całe 12 poziomów, moi drodzy, ta karetka naprawdę może się mocno uszkodzić. A jeżeli karetka się uszkodzi i wybuchnie, to nie możemy już do następnej wejść. To jest koniec. Tak, moi drodzy. Musimy zrobić to na innej karetce i teraz dostaniemy czas. Widzicie, o, dostaliśmy aż 53 sekundy, więc to jest dużo czasu. No i musimy teraz dowieźć do tego różowego punkciku tego naszego pacjenta. No i tak 12 levelów.
No i każdy level odpowiada oczywiście liczbie pacjentów. Pierwszy level to jeden pacjent, drugi dwóch pacjentów i tak dalej, aż do 12 levelu. Widzicie? O, uderzyłem. Niestety. A co daje, moi drodzy, oprócz satysfakcji oczywiście, zrobieniu tego? Nieskończony sprint, więc super nagroda. Bardzo się przyda w późniejszym etapie gry. Dobrze, moi drodzy, pierwszy etap za nami. Zobaczcie, teraz mamy 2 minuty. O Boże. To najpierw pojedziemy po tego i potem zjedziemy tutaj. Gdzie znowu, mamy 2 minuty, ale gra rzuciła dosyć daleko nam tych pacjentów znowu. No ale cóż, no trzeba jechać. Trzeba niestety ostrożnie również jeździć. To jest ten problem, moi drodzy. I powiem wam, że niesamowity ruch drogowy to jest tak chamskie. Zobaczcie, jak te samochody jeżdżą. Specjalnie, żebyśmy uderzali, żebyśmy wolniej jeździli. Nagle się... Zobaczcie, jak blokują. No, okropne to jest. To jest masakra. Ten ruch drogowy. Naprawdę. Okej. Okay. Dobra. Ruszamy. Ile dostaliśmy? O! Sekundę chciałem powiedzieć. Minutę aż. Okej. Okay. Powinniśmy zdążyć. Jak widzicie, no ten ruch się też tak pojawia znienacka, bo on jest dopiero jakby wgrywany. A już mamy szybę zbitą, widzicie? No i to jest dopiero drugi poziom. A zobaczcie, jak już ambulans uszkodzony, a gdzie tu dopiero 12. Więc na to też trzeba uważać. Dobrze, moi drodzy, wiecie co? Ja się może teraz trochę zamknę. Dowieziemy sobie tych pacjentów. Ja się trochę skupię. O kurde, strzelają w ogóle. Bo gadając, no... może być mi to trudno zrobić. Będę tylko się odzywać może jak coś mnie wkurzy. Albo jak coś... ekstra pójdzie, czyli po prostu momentami się będę odzywać, bo gadać cały czas to no to jest trochę za duże. Ja nawet nie wiem, czy ja to wrzucę, moi drodzy, bo nie wiem, czy mi się uda. No nie będę nieudanej próby wrzucać, bo to jest naprawdę długa misja, gdzieś całość może od około godziny trwać, więc nie miejcie mi za złe, jeżeli będę trochę mniej gadać. Chciałbym naprawdę się skupić. Gdzie teraz znowu mamy 2 minuty. No i 3 pacjentów, widzicie? Dobrze. No tak jak mówiłem. Dobra, to jedziemy. Oczywiście ruch drogowy musi blokować. Musi, to jest tak chamskie. Zobaczcie, ile tych samochodów nagle jeździ. Czekajcie, gdzie był ten pierwszy? A ja go teraz już chyba wezmę. Ja pieprzę. O, ja super, motocyklista jeszcze. Dzięki. No ale... ziomek. Aha, jeszcze oprócz tego, że jak wyjdziecie z karetki, co już powiedziałem, albo samo wyjście też powoduje przegraną. Właśnie może wspomnę, co powoduje przegraną. Wyjście z karetki, naciśnięcie klawisza, który włącza misję, bo również ją wyłącza. No i przejechanie pacjenta, moi drodzy, to również powoduje przegranie misji. Jakbym teraz go przejechał, co mi się zdarzyło, to też przegrywamy, moi drodzy. Nie możemy go przejechać. Super. No. Myślę, że o wszystkim wspomniałem. Teraz się tak w miarę... Kurde, no co oni tak jeżdżą? No to ci jedź! Macie, ale to jest... No, złośliwość gry po prostu. No i tego się nie da inaczej nazwać. Aha, no i co jeszcze bym wspomniał? Jak już tak... o tych wszystkich rzeczach tłumaczę. Możemy maksymalnie 3 pacjentów wieźć, więc to jest też bardzo ważne. Bo później, jak już będzie teraz powyżej 3 pacjentów, bo już będzie poziom 4, to musimy sobie rozplanować, jak tych pacjentów wziąć. Bo tak jak mówię, możemy wziąć tylko 3.
No, jak jest czterech, no to logiczne, że musimy dwa razy pojechać, tak? Więc to jest też bardzo ważne. Dobra, moi drodzy, póki co nie jest źle. Mamy mnóstwo czasu, to na pewno zdążymy zrobić. Nawet tak szybko nie jadę, bo nie chcę w nic uderzyć. Mamy ponad 2,5 minuty, więc bez problemu to robimy. Niestety gra nieraz daje za dużo aż tego czasu, a nieraz aż po prostu za mało. Więc to jest też ten problem. A teraz mamy tylko 52 sekundy, oczywiście. I teraz właśnie to, widzicie? Teraz mamy tylko 52 sekundy. Weźmiemy sobie tego pierwszego pacjenta. Zobaczymy, ile dostał. O, widzicie? Tylko 26 sekund. To jest masakra. No i właśnie to jest to. O Jezu. To jest masakra. Powiem wam tak ogólnie, że to co zauważyłem, to to, że ten czwarty poziom jest naprawdę jednym z trudniejszych. No, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Wow. Okej, moi drodzy, udało się. Znowu 40 sekund tylko? Fuck. Mógłbym po tego typa pojechać. Albo najpierw po tych dwóch pojadę i na końcu po tamtych chyba. Wiecie? Bo musimy zyskać trochę czasu. Powiem wam, że gra trudny tutaj rzuca. Wolę dostać więcej czasu i jechać dalej, aniżeli mniej i blisko. No i tylko 24 sekundy. Czy oni są poważni? No tak, moi drodzy, to jest właśnie to. To jest bardzo mało czasu. To jest masakra. Na takie dystanse, co oni tu każą przejechać, to nie wiem. Dobra, oddamy ich. Dobra. Teraz nie wiem, czy jechać najpierw po tego, czy po tych na stadionie. Mamy mało czasu, więc chyba najpierw po tych na stadionie pojedziemy. Żeby zyskać trochę tego czasu, chociaż to...
To za dużo nie jest, bo tylko 24 sekundy. Ja pieprzę. Ale jedź, palancie. Dobra, moi drodzy. Tutaj policjant. O kurde. Oczywiście, moi drodzy, jak przekroczymy również przepisy, kogoś tam potrącimy, czy policjanta właśnie uderzymy, to również policja może nas ścigać. Co oczywiście utrudni nam. O kurde. Już mam tak zniszczony ambulans. No tak, bo muszę się cały czas śpieszyć. Masakra. Dopiero piąty poziom. Ale zdążymy, kurde. Więc mamy minutę z hakiem. Teraz mamy, moi drodzy, po trzech. Zrobimy tak, pojedziemy po tego i po tego. Zobaczymy, ile gra w ogóle daje czasu. Tego szybko tu zgarniemy. Wow, biegnie tu? O kurde, what the fuck? A tutaj jest... O Boże, naprawdę po drugiej stronie było... 34 sekundy. To jest też, moi drodzy, właśnie to ogarnianie tych... Nazwijmy to NPC. No to jest w końcu... W jakimś słowie... NPC. I tak... Do nich trzeba tak podjechać. A i zobaczcie, jeszcze się przewali, teraz będzie leżeć 10 godzin. No... Bo idiotka nie potrafi wsiąść. Więc to jest też ten problem, moi drodzy. Niestety. Jedziemy na stadion. W tym razie. Tutaj często są. Właściwie chyba za każdym razem. Tak będzie ciężko. Nie wiem, coś bardzo mało gra czasu daje, moi drodzy. Nie wiem. W ogóle się nie mogę... Nawet dwóch minut dobrych nie mogę mieć. Wow, ale teraz rozwaliłem. Czekajcie, jak ja teraz muszę pojechać. Tu, tu i tu aż. Oż cholera. Widzicie? Za pierwsze ratowanie dostajemy również ten czas. Tyle, ile dostajemy właśnie. Ale tylko raz, moi drodzy. Właśnie w późniejszych etapach to jest problem. Teraz, moi drodzy, tu jest tak sprytnie ukryty. Kolejny chory. Dobra. O, widzicie? O kurde. Przyjechałem policjanta i dostaliśmy gwiazdkę. Nie zrobiłem tego specjalnie, broń Boże. Po prostu już... Teraz poczekajcie, jakby tu pojechać najlepiej. Tak, to jest daleko. No ale musimy po to jechać. Ja pieprzę. Dobra, jedziemy chyba najpierw po tamto. Mamy mało czasu. Niestety. Jezu, jak to daleko jest. Boże. Jak to daleko. Boże, naprawdę. No
Opowiem wam, że gra jest dosyć chamska akurat tym razem. Jezus, to tak daleko muszę jechać. Rzuca naprawdę i dosyć daleko, a czasu daje bardzo mało. Ja... Przez to, że się śpieszę, ten ambulans mnie wytrzyma. No ale muszę się śpieszyć, moi drodzy, bo... Nie wiem, mówię, to... Dodawanie czasu i... Oj, bo bym go przejechał. Bo ja już wiem, jak to się kończy. No ale wsiadaj, ziom. Mamy tylko... O, o. No kurde. Jakieś palmy tutaj. Ale ten ambulans mnie wytrzyma. To jest dopiero połowa, moi drodzy. A jak już mówiłem... O, zobaczcie, widzicie? Patrzcie, chama. Jak już mówiłem, z każdym poziomem jest o jednego pacjenta więcej, więc... Patrzcie, no i ci się oczywiście zrespią. Niby się wyrabiamy w tym czasie, ale to jest, wiecie... Niby zostaje tego czasu, ale... To nigdy nie wiadomo i człowiek chce się śpieszyć, niestety. Mamy 1,5 minuty. Więc pojedziemy po tego typa. Bo wiecie, to trzeba sobie rozplanować, bo nie można na przykład po tych dalszych moich drodzy jechać po 2 razy, bo nie zdążymy. Dobra, weźmiemy tego. Czy tą właściwie, bo to kobieta. O, 48 sekund, super. Widzicie, teraz gra daje o wiele więcej czasu. Teraz pojedziemy sobie na stadion. Wziąć 2. Żeby zyskać również trochę czasu. Oni chyba nie są na schodach, bo gra jeszcze może tak, moi drodzy, na schody. Że po schodach musimy... O Boże. Po schodach musimy wjechać. Wtedy jest bardzo... Nasza karetka się może popsuć. Widzicie? Można startować zanim jeszcze nawet wsiądzie nasz pacjent. To jest jednak... Ja... No nie, no kurde mać. Widzicie, zobaczcie. Ja parkuję. Widzicie, ona otwiera drzwi, jeszcze nie wsiadła, a ja już startuję. Tak możecie zaoszczędzić dużo. Super, jeszcze psy. No. Sam we mnie wjechał i się jeszcze wsapie. Idiota. Okej, moi drodzy, ja muszę zobaczyć. Aha, tu musimy jechać, dobra. Ja muszę sobie... Muszę sobie tak już... zaparkować. O, widzicie? Dobra. No nieźle, mamy prawie 4 minuty, moi drodzy, więc jest dobrze. Jedziemy po tych najdalszych. Tutaj tego typa ominiemy, po niego wrócimy na koniec. Nie jest tutaj blisko, tylko żebym ja go nie przejechał. Z tego wszystko. Dobra, go zostawiamy. Jest tu blisko. Bo jak wiecie, no tylko 3 można wziąć. Czekajcie, muszę zobaczyć, jak oni są. O Boże, jakoś dziwnie. Taki dosyć... W ogóle... Ojejcia. Ja wam powiem, że ja to parę razy zrobiłem. Tak jak już mówię. Ale gra teraz tak rzuca w dosyć... Czekajcie, gdzie ja tu muszę skręcić? Przy następnym. Tu. Ale gra rzuca w takich miejscach, gdzie nawet nie byłem wcześniej. Już nie, tu byłem chyba. Tak, tu jeździłem. O Boże, ten jeszcze oczywiście musiał się uderzyć, bo jest miernotą. O i tutaj, dobra. O, mamy 5 minut, moi drodzy, więc widzicie, zobaczcie. Jesus. Naprawdę możemy teraz powoli sobie jechać. By oszczędzać ambulans. Zobaczcie, teraz mamy 5 minut. A przez połowę tych poziomów tego czasu było naprawdę na styk.
Zobaczcie, jaka różnica gra daje. Niby czytałem, moi drodzy, tam oczywiście na wiki, że dużo zależy też od tego, jak, wiecie, uderzyliście tą karetką ponoć, a to jest chyba nieprawda, bo raz miałem taki genialny przejazd, że chyba przez 5 czy 6 poziomów nic nie uderzyłem, no praktycznie nic, a czasu i tak dostawałem bardzo mało, właśnie takie stykowe miałem, nie wiem jak to działa. Widzicie, teraz już czasu nie dostajemy, tak jak mówiłem, dostajemy tylko za pierwsze uratowanie, więc to też trzeba mieć na uwadze przy późniejszych poziomach. Zobaczcie, mam 4 minuty, a pacjent jest tu. Trzeba uważać tylko, żeby go nie przejechać, bo to jest zdradzieckie, bo ja już się tak na tym przejechałem. Dobra, nawet nie muszę cofać. Wystarczy, że tu pojadę. No i co, moi drodzy, 7 poziomów mamy zrobione. Zobaczcie, jak dużo czasu zostało. Zostaje nam ponad 4 minuty. A w poprzednich poziomach to dziś około minuty, jak nie mniej, więc zobaczcie, jaka jest diametralna różnica. Dobra, 7 poziom zaliczony. Zobaczmy, co w 8 nam komputer rzuci. Czy mamy 1,5 minuty. O kurde. To jest to, co mówiłem. Na schodach będzie. Tak. Dobra, to bierzemy tego tutaj. Weźmiemy tych dwóch. Bo trzeba najbliższych brać na początek. To nie ma co tam. W ogóle tu będzie ten ziom? Czy on gdzieś indziej będzie ukryty? Tutaj, dobra, super. Nawet nie muszę dalej jechać. Ej, ziomuś. Liczymy. O, 46 sekund, więc gra jest znowu dosyć hojna. Więc idziemy na stadion znowu. A tu gdzieś przed stadionem już. Mówię, ta gra trochę rzuca inaczej. Czekajcie, gdzie on będzie? Tutaj. Już go widzę. Muszę tak objechać. Tutaj. Zapraszam. Dobra, i ten niestety jeden to jest najgorszy, moi drodzy. Znaczy, nie wiem, czy najgorszy, ale on jest na schodach. Widzicie tam u góry. No i trzeba wjechać po schodach. Wow, 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 wow. Masakra po tych schodach. Dobra. Bo raz, że ta karetka się psuje po tych schodach. A dwa, że można się wywalić. Dobra. Po czym poznałem, że on jest na schodach? Bo był trójkącik, a nie kwadracik, moi drodzy. Gra tak oznacza to na tym stadionie. Dobra, i teraz jak ja mam karetkę ustawić? Kurde, ciężko. I tak będę musiał tu dwa razy jechać. To co, moi drodzy? Chyba najpierw pojedziemy po tych trzech, a na końcu weźmiemy tych dwóch. Tak chyba zrobię. To i tak muszę karetkę tak ustawić. Dostaniemy teraz jeszcze 40... Nie. Dostaniemy tak, bo to pierwsze ratowanie. Tak. Dobra. Więc mamy 3 minuty. Spoko. Dobra, tego typa zostawiamy. Tylko co, ja go nie przyjadę. Dobra. Na razie go zostawiamy. Weźmiemy tam tych trzech, którzy są tak w jednej linii. Się ustawili, kurde. Się jakby się bili. Ja pieprzę. Też i tak, moi drodzy, uważam, że ten ruch to jest największa zmora. Czekajcie, tu też jest jakiś typ. Dobra. Po niego wrócimy. Tutaj. Wow. Dobra, to jest pierwszy. Chodź tu. Dobra. Tu będzie zaraz drugi. Gdzie ten trzeci? What? Ach, ja tego miałem wziąć. Dobra, to wezmę tego. Tak objedziemy. Trudno. Pomyliłem się. Myślałem, że tych trzech tu stoi. Ej! Paniusiu! Czy ona tu przyjdzie? Przyjdzie, Boże. Okej. Okay. Już się bałem, że... Czekajcie. Dobra, moi drodzy. Do którego teraz byłoby wziąć lepiej? Tego chyba. Będzie z głowy przynajmniej.
Gdzie on jest? O, czekajcie, nie, bo to jest zdradzieckie. Ja tu muszę wycofać na drogę. Właśnie tak przegrałem ostatni raz, moi drodzy. Gdzie on jest? Jeden. A tu. Chodź, kobieto. Dobra. Nie została nam jeszcze dwójka wtedy. Ale musimy najpierw zawieźć tą trójkę. Bo karetka jest pełna. O kurde, strzelają, what the fuck? Jeszcze mi karetkę rozpieprzą. Ej, moi drodzy. Ja pieprzę. Chyba lepiej tędy będzie mi pojechać. Będę musiał nawrócić. Chyba, że poczekajcie. Gdzie ten typ stoi? A nie, ten typ tu stoi, ale tutaj... Nie, to ja wolę, dobra. To nie muszę tu nawracać i jedziemy tędy. Dobra. Wow. Mamy 3 minuty, moi drodzy, więc chyba zdążymy. Tylko żeby nie przejechać typa, bo czasem... O, dobra, tam stoi. Te samochody też zasłaniają. Nie wiadomo, gdzie to jest. Dobra. 3,5 minuty. Jeszcze jeden ziom. Wow, wow, wow. Mi się karetka nie wywali. Jest gdzieś... O, dobra. A, zdążymy, moi drodzy. Tylko żeby nie zrobić głupiego błędu. Się nie można poczuć zapewnie. Bo można i przejechać typa, i karetkę jeszcze będzie nam zaraz dachować. Oczywiście, jeżeli karetka dachuje i dacie radę ją odwrócić i wam karetka nie wybuchnie, to oczywiście możecie kontynuować. Mi raz tak właśnie wyszło, że mi karetka, wiecie, przewracała się z boku na bok i ją uratowałem, no ale potem spieprzyłem. Ale idzie, moi drodzy. Jeśli macie karetkę w dobrym stanie, to ją uratujecie. Dobra, moi drodzy. To będzie chyba teraz 8, tak? Czy 9? Już nie wiem. Już teraz... 9, mamy tylko minutę, widzicie? Kurde. A, i gra już mocno. I znowu na schodach. Ja pieprzę. Chyba tak pojedziemy, moi drodzy, najpierw. Zobaczcie. Pojedziemy tu po typa, potem pojedziemy tu i tu zrobimy tak. Zobaczymy, tak chyba będzie najszybciej. Mam nadzieję, że ten typ tu będzie, bo teraz gra tak rzuca tych pacjentów w takich miejscach, gdzie wcześniej ich nie miałem. Czekajcie, on tu będzie? Nie. To co, jednak schowany tu? Tak, kurde. Straciłem tylko czas. No trudno, zobaczymy, ile w ogóle gra da. Aj, tylko 35 sekund. Bardzo mało. No niestety już... To może się nie udać, moi drodzy, bo to jest... No tak jak mówię... Czekajcie. Gdzie to w ogóle jest teraz? Dobra, to teraz pojedziemy w tego typa. Ten, co jest tu. Wow, wow, wow. Nie, bo przyjadę. Siadaj, ziom. Mhm. I tu skręcimy po kolejnego. Zrobimy tak jakby... Nie, tu nie ma? Że skręciłem? Nie, dobrze. Jezus. Już się przestraszyłem. Zrobimy tak jakby kółko. Ale to i tak nie wygląda najlepiej. Mam naprawdę mało czasu. Jeszcze tu dostaniemy. Ten jeden raz. Dobra, mamy 2 minuty prawie. Kurde. Jakby to pojechać, moi drodzy. Mamy 2 minuty, ale pojechać, kurde.
Nie, musimy pojechać chyba. Pojedziemy po tego. Tu obkręcimy, pojedziemy po tych dwóch na stadion, i na koniec po tych. Najdalszy. Dobra, spieprzaj mi stąd. Musimy zyskać trochę czasu. Tego czasu jest naprawdę mało. Rozgradała naprawdę mało czasu. Dobra. Siadaj. Tylko już się nie uderz. Tutaj nawracamy, żeby nie tracić czasu. Niestety znowu chyba na schodach będzie jeden z tych ziomków, czy nie? Tak, cholera. Niestety. W tych schodach to jest masakra, moi drodzy. Nie dość, że tu jest ciężko wjechać, się łatwo wypieprzyć. Ła, ła, ła. No jedź, jedź. Fu. Nie, on tu jest. No, wsiadaj. Jeszcze w gorszym miejscu. Ja pieprzę. Masakra z tymi schodami. Ła! Okej. O kurde. Nasi koledzy jadą. Spoko. Teraz, moi drodzy, nie chcę nowej gry, Boże. To jest jak najlepiej byłoby pojechać. Nie wiem. Czy najpierw po tego? Ty dasz tak? Czy najpierw po tych? Kurde. Nie dostaniemy już czasu. Niestety. Jadę po tego, moi drodzy. Najpierw. Kurde, mi się karetka jeszcze wywali. No, wsiadaj, ziom. Dobra. Ej, teraz poczekajcie. Ja. Wow. Kurde, nic nie widziałem. Ale oni są daleko. Fuck. Ciężko będzie. Sobie skrócimy trawą. Muszę trochę przyspieszyć, moi drodzy. To już teraz nie ma co kalkulować. Ja pieprzę. Zobaczcie, jak tu jest ciasno. No wsiadaj. Dobra. Plus 35 sekund. Super, wsiadaj. Uda nam się chyba. Mamy prawie 2 minuty, żeby dojechać. Że nasz ambulans już też jest na wyczerpaniu. Człowiek się śpieszy, bo nie wiem, jak z tym czasem. Zobaczcie, no niby nam trochę zostanie w zapasie. Nie musiał się aż tak śpieszyć, ale wiecie, to tak nie działa. Dużo nam zostanie, bo minuta. Ale gdybym to wiedział, no to. No trudno. Dobra. Ja pierwsza gra minutę nam dała. O Boże, jedziemy chyba na ten stadion, moi drodzy. Najpierw. Nie ma chyba innej opcji.
I to muszę w to drugie przejście, bo tu gdzieś jakiś jest ziom. Nie przejechać, Jezus Maria. Wow. Ziomuś tak nawrócił, że myślałem, że go przyjadę. Nie widzisz, że karetka, idioto? Dobra, gdzie teraz będzie najlepiej pojechać? Kurde, ten gdzie jest? Jezus, takiego miejsca to jeszcze nie widziałem. Teraz to się trochę przestraszyłem. Wam powiem, moi drodzy. Kurde. Wsiada? Wsiada. Dobra. Fuck. Dobra. Tu jest... What? Gdzie to mi... Gdzie to miejsce niby jest? Gdzieś tu? A tu! O Boże! Jak dobrze. Już się bałem, że to gdzieś tam... Cholera wie gdzie. Proszę wsiadać. Okej, moi drodzy, ja muszę zobaczyć, jak teraz pojechać. To co, weźmiemy tych trzech? I na końcu po tamtego pojedziemy chyba. Tak będzie najlepiej. Dobra. Pojedziemy. Mamy trochę więcej niż 2,5 minuty. Czekajcie, ja źle chyba pojechałem. Dobra, to tego zgarniemy, jak będziemy wracać. Po prostu pojedziemy tą drogą. Że teraz nam czasu starczyło, cholerka. Bo mało sekund dostajemy za tych... O, tu jest ten jeden. Co, ja go nie przyjadę, bo to jest właśnie, moi drodzy, najgorsze. No wsiadaj! Ja pieprzę. Gdzie jest ten najdalszy? A znowu w tym moim ulubionym miejscu. To jest taki tłok. Patrzcie, jak ten ruch się respi. Zobaczcie. A jeszcze strzelają tutaj. Coś gangsterzy. No wsiadaj, wsiadaj. Ja pieprzę, on jeszcze naokoło musi biec. Jezus! Pieprzyło ich? Nie wiem, oni do siebie strzelali? Aha, i teraz tego typa zgarniemy, dobra. I po tamtego na koniec pojedziemy. Dobra, to tu muszę jechać prosto. Zobaczcie ten ruch. Może ta karetka się już buja. Dobra, on gdzieś tu będzie, ten ziomuś. Dobra. Gdzie on jest? Tam. Dobra, mam 2,5 minuty. Jest... O Jezu, zobacz, jak wjechał. Ja pieprzę, widzieliście to? Właśnie o tym mówię, to jest... chamskie do cna. Okej, zdążymy, moi drodzy. Ja tu zrobię nawrót. Mamy 2,5 minuty, więc spoko. Ja robię nawrót. Nie będę naokoło jeździć.
Zdążymy. Na pewno. Tak. Będzie po... Będzie troszkę mniej niż 2 minuty, ale... Ja tych sobie objadę, jak widzicie, wariatów. Ustawię sobie ambulans już. Dobra. Mamy tylko minutę. To chyba znowu na stadion najlepiej. Kurde. To tu chyba będzie lepiej, bo tu jest dwóch typów do zgarnięcia. Żadnego chyba nie będzie na schodach. Tutaj był jeden, dobra, zaraz go zgarniemy. Gdzie on był? Tu. Wsiadaj, kobieto. Jest, z jakimiś torbami. Chora z torbami lata. Super. Gdzieś tu jeszcze jeden jest po drugiej stronie, ale nie na schodach. Będzie w tym normalnym miejscu. O, tutaj. To też chora z torbami lata. Dobra, teraz gdzie by pojechać najlepiej? Jak my musimy wziąć ich? 3, 3 i 2. Okej. To co, jakby czasu, moi drodzy, starczyło, to byśmy zrobili tak. Wejdziemy po tego, zobaczy ile ja będę miał czasu. Myśmy skoczyli po tego i jednego z tych wzięli. Widzicie? Mamy 2 minuty. Więc myślę, że tak zrobimy. Kurde. Czekajcie, co go nie przyjadę, bo ja się tego zawsze boję. Dobra. O kurde, teraz... O Boże, muszę objechać, to źle zrobiłem. Fuck. Niestety, ale trudno już. Dobra. Jedziemy po tego. Typa. Jezu, no... Masakra. No wsiadaj, ziomuś. Dobra. Nie zgarniemy innego stąd. Dobra. Co jest? O Boże, jeszcze policja. Fuck. Naprawdę? Ja pieprzę. Się zagapiłem, moi drodzy, wiecie? Ja pieprzę. Teraz jakby pojechać. Możemy skoczyć po tych, moi drodzy. Myślę, że czasu starczy. Mamy minutę. Gwiazdka nam zniknęła na szczęście. Spoko. Wow, znowu. Dobra, tu jest jeden.
tamtego zgarniemy i pojedziemy sobie tutaj. O Jezu, bym go przejechał wnet. No, siadaj. Nie, nie, nie. Żadne poślizgi nie mogę wpadać. Nienawidzę tego miejsca, moi drodzy. Jest tak popieprzony ruch. Nie przejechać. A tu będzie kaplica. Dosłownie. Okej, moi drodzy. O Jezus. Mamy 2 minuty. Kurde. Jakiś szalony motocyklista, ja pieprzę. Okej, zostało nam tych dwóch. Ale tych, co są najbliżej, moi drodzy. Kurde, a ten gdzie niby jest? What the fuck? On jest tu? Tak. No, wsiadaj, Boże. Dobra, zdążymy. O, o, o. Bo gra tak lubi właśnie. Ej, moi drodzy, mamy 2 minuty. Praktycznie jesteśmy tutaj, więc żeby nie popełnić żadnego błędu, żadnego dachowania, ani nic. Już dachowania karetka by nam nie wytrzymała, jak to sobie wykręcę już, wiecie, póki jest czas. O, właśnie tak, pięknie. O nie! Dostałem gwiazdkę, fuck. Teraz nie zauważyłem, ile mam czasu. 1,5 minuty mamy. Kurde, tu jakiś ziom jest, moi drodzy. I tu! Aha, tu to chyba będzie... Gdzie by tu najlepiej pojechać? 1,5 minuty. Kurde, nie wiem, jakby to zrobić, moi drodzy. Zawsze powinno się robić to, co najdłuższe. Tfu! Najszybciej. A ten tu gdzie jest? Musimy brać po 3, moi drodzy, bo inaczej się nie da. Nie wiem, ile czasu dostanę, cholera. Za co, chyba na stadion jedziemy? Jestem już nawet ustawiony, jedziemy na stadion. Kurde, jeszcze musiałem spieprzeć, moi drodzy. Policjant by nas dorwał i by nam przerwał. Gdzie to jest? Tu. Tu, okej, wsiadaj, kobieto. O, 46 sekund gra daje. To bardzo dużo. Ja się tylko martwię o tego innego typa, moi drodzy. Ja nie wiem, gdzie on może być. Bo on tak jakby był... w dziwnym miejscu. Chodź. Dobra. To teraz gdzie jeszcze by pojechać? Bo muszę wziąć jeszcze jednego. No, pojebało cię! Co, moi drodzy, po tego chyba pojedziemy. Tutaj idealnie, z prostej. Tutaj nie musimy żadnych... Tu skręcimy. Wow! Jezus, ale mi ten ambulans już... To jest ostatni poziom, moi drodzy, który musimy zaliczyć. O, policja, fuck! Nie wiem, czy tu nawracać, czy jechać naokoło. Nigdy tego nie wiem. Chyba nawrócę. Nie wiem. Tam też się ciężko jeździ. Tu jest chyba szybciej jednak.
Tu już jesteśmy net na miejscu. Dobrze, że nawróciłem. O Jezus, co tu się stało? Okej, moi drodzy. O Boże. Co, tych trzech bym zgarnął. Nie wiem, gdzie ten jest. Boję się tego, ale no, trzeba to zrobić. Wtedy bym... Kurde, nie, no jadę po tych chyba, moi drodzy. Jestem ustawiony, super. Mam 2,5 minuty. Boję się tego typa. Czy w sensie... boję się tego, gdzie on będzie, bo on nie jest tak jakby na ulicy. Będzie w jakimś... Czekajcie, ja chciałem tego zgarnąć. A ten jest tu, o cholera. Aha. Dobra. Nie! Fuck! Boże, myślałem, że przejadę. To byłaby kaplica dopiero. Tu jest ten. Ziomuś. A on tu jest. Aha, to miejsce znam. Okej. Okay. Ej, no ziom, rusz dupę. Ja pieprzę. Dobra, moi drodzy. Idziemy odwieźć tą trójkę. Dosyć szybko to Czekajcie, dobrze jadę? Tak. Tu się boję, kurde, gdzie to będzie? Ja pierwsze. Nie wiem. Chyba najpierw po tamtych pojadę. Mamy dużo czasu. Jadę po tamtych, moi drodzy, tych, co są tam na końcu. Mamy 3,5 minuty, więc dużo czasu. Tego jednego typa się jeszcze boję. Resztę chyba już wiem, gdzie będą. Jak mi się wydaje, przynajmniej oczywiście. Tu jeszcze jest jakiś ziom. O Jezus, nie, a najpierw biorę tych. Do tego przejdziemy później. Ten jest łatwiejszy. Jest najpierw tych trudniejszych mieć z głowy. Nie! Przejechać! Jezus Mario! Pff, jeszcze można zawału dostać. No ale wsiadaj ziom, tam jest... Aha. Ej kobieto, wsiadaj. Dobra. Ja pierwsze. Mamy dużo czasu, jak widzicie. Ja! Ale żeby nam się ambulans nie rozpieprzył. I teraz będziemy mieli ich tak rozłożonych. Nie wiem, po którego najpierw pojechać, kurde. Wow. Okej, moi drodzy, będziemy mieli 4 minuty około, żeby ostatnią trójkę zgarnąć, ale oni są strasznie... No. Okej. To jadę po tego chyba, wiecie? Czekaj, nie wiem, czy... Tego też dokładnie, cholera. Jadę po tego. I tak trzeba po niego pojechać, a żaden nie jest po drodze, więc... O Jezus, policja! Fuck! On jest na dole czy u góry? U góry! Jest, chwała Bogu, jest u góry. Siadaj, ziom. Dobra. Teraz jedziemy cały czas prosto. Pojedziemy... po tą osobę, po którą... No, nie wiem, czy wiem, gdzie jest. Bo ona jest jakoś dziwnie.
Ona jest niby tu, ale ona jest zupełnie jakby... Jezus, nie, ona będzie gdzieś chyba tu. Musi być tu. Będzie tu? Tylko... O, właśnie, jest. Jest, moi drodzy. Stanie nam ostatnia osoba. Tylko właśnie, żeby nie popełnić żadnego błędu. Mamy 4,5 minuty. Gdzie ta osoba była? Tutaj na wprost, dobra. Tu muszę skręcić. Policja. Ale jedźcie. Już nie chcę mieć gwiazdki, bo... Wiecie. Jeszcze mnie dupną. Okej. Dobra. Nie ma co pędzić, moi drodzy. Mamy mnóstwo czasu. Naprawdę. To jest ostatnia osoba. Dobra. Ja pieprzę, ona wstanie czy nie? Wstawaj, wstawaj. Jezu. Wsiadła, wsiadła. Boże. Kurde, chyba dobrze się ruszyłem, bo jakbym się nie ruszył, to bym ją przejechał. Dobra, moi drodzy, bez szaleństw. Mamy 4 minuty praktycznie prostą drogę, ale wiecie, karetka może wybuchnąć. Póki nie odstawimy pacjentów. Dobra. Dobra, moi drodzy. Jest! Ty chyba nigdy się nie męczysz. O Boże, udało się, moi drodzy. Mamy to! Mamy to. Jak widzieliście, dostaliśmy chyba 15 tysięcy. Plus... zobaczcie. Ty chyba nigdy się nie męczysz. Nieskończony sprint. Zobaczcie. Ja idę to zapisać od razu. Jest ta moja kryjówka tu. O kurde. Ale wam powiem, jaki to jest stres. To jest masakra. Gdzieś do tej mojej kryjówki tu się woziło. Tu? Nie, to jednak z tamtej strony, okej. Okay. Jest niewyobrażalny stres, moi drodzy. Aha, bo to do góry. Nie. Też przecież mam. Dobrze biegnę, czy nie? No kurde. Czekajcie. Nie, bo ona jest... Tam jednak, cholera. Jestem tak zestresowany, że... Zobaczcie, widzicie? Nie męczymy się. O, dobra. Sejwuj, sejwuj. Jest! Jest! Teraz mogę powiedzieć oficjalnie. Jest, moi drodzy. O Boże, jaka ulga. Udało się. Tak, moi drodzy, zrobiliśmy misję ratunkowe, 12 poziomów. Powiem wam, że tak naprawdę jest to kwestia wprawy. Ja oczywiście nie zrobiłem tego za pierwszym razem, żeby nie było. Ja miałem naprawdę parę prób. Nawet tą ostatnią, którą robiłem, to miałem też na 12 levelu, poziomie. I no tam sknociłem, bo mi się karetka właśnie waliła na dach i już nie zdążyłem, nie dałem rady. Nie zdążyłem jej odwrócić, ale tu się teraz udało. Jestem bardzo zadowolony. Jeżeli odcinek się podobał, to możecie zostawić w górę. Napiszcie komentarz, czy wam się kiedyś udało to zrobić, bo mi się to udało pierwszy raz w GTA Vice City zrobić. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo zadowolony. No i co? No i zachęcam do oglądania odcinków z GTA Vice City, jeżeli macie jakieś zaległości. A za obejrzenie tego odcinka serdecznie wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć!